Jest Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek, 30 czerwca, 20:28 minęła. Jesteśmy na żywo. Nie, to chyba nie widać tak dokładnie. To nie jest tak, że jestem cały na biało. Ja jestem, proszę Państwa, dzisiaj, o, bo to jak mawia mój pewien kolega, którego Państwo znają, w telewizji trzeba to wyglądać, więc ja się zachowuję jak Małgorzata Rozenek. Założyłem najlepszy ciuch. Proszę Państwa, wybory wyborami, to wszystko rozumiem, ale w najbliższy weekend jest mecz w Poznaniu. Legia gra z Lechem i jeżeli Legia wygra ten mecz z Lechem, pozdrawiam Piotrka Lisiewicza, to wtedy Legia, mistrzem Polski jest Legia, jak wygra z Lechem. No dobrze. Dzisiaj będziemy pewnie rozmawiali o tej awanturze z debatą. Tak naprawdę to jest awantura nie tam o debatę, tylko o to, czego się PiS-owi nie udało zrobić. W tym myślę o repolonizacji mediów, bo te antypolskie, umówmy się, media, które za nic mają polską rację stanu, no to one robią co mogą, żeby i tak dalej. Ale zacznijmy od tego, że jutro jest środa. I w środę będzie w kioskach na Państwa czekał najnowszy numer tygodnika Gazeta Polska. A w tym najnowszym wydaniu tygodnika mamy zupełnie sensacyjne ustalenia. Biznesmen zeznaje, daliśmy na platformę 600 tysięcy euro. W tle jest Kulczyk, są rosyjskie pieniądze. Taki jest temat okładkowy, o którym jeszcze Państwu, mam nadzieję, że osobno opowiem. A ponadto w numerze są bardzo gorące analizy po pierwszej turze wyborów, no ale po kolei. We wstępniaku, to jest naprawdę ważny wstępniak, redaktor naczelny pisze o tym, czy Dmowski i Witos poparliby bolszewików. Jestem przekonany, że Andrzej Duda wygra, pisze Tomek Sakiewicz, pod jednym jedynym warunkiem, pełnej mobilizacji elektoratu. Warto przemyśleć, dlaczego wielu młodych ludzi o prawicowych poglądach wybrało Bosaka czy Hołownię. Tomek apeluje, kochani, pełna mobilizacja, nie oddajmy Polski neobolszewikom. Z rubryki Zyziu na koniu Chyziu dowiedzą się Państwo, jak Gazeta Wyborcza uległa merytorycznej argumentacji Piotra Lisiewicza. No jak tak pójdzie dalej, to niebawem Michnik zażąda wyrzucenia z wymiaru sprawiedliwości sędziów orzekających w stanie wojennym oraz ich dzieci i wnuków. Ale proszę, żeby Państwo sami sprawdzili, o co chodzi. W tym numerze tygodnika znajdą też Państwo rozmaite szczegółowe analizy pierwszej tury wyborów. Jacek Liziniewicz pisze m.in. o tym, jak się rozłożyły głosy wyborców. W artykule pod tytułem Jesteśmy cwaniakami, świetnie kłamiemy, zresztą pamiętacie nas dobrze, Piotr Lisiewicz kreśli sylwetkę Rafała Trzaskowskiego. Są też różne analizy politologów, relacje z tego, co się działo w sztabach w tę noc wyborczą. No i całkiem konkretne informacje o kolejnych resortowych związkach kandydata Platformy. No bo oczywiście resort popiera Trzaskowskiego. Dorota Kania, proszę Państwa, pisze o sprawie Zbigniewa Stonogi. To jest bandzior, który jest pod specjalną ochroną sądów. O 21:30 dzisiaj koniec systemu w Telewizji Republika. Bardzo serdecznie proszę, namawiam, proszę to obejrzeć. Będzie między innymi Jacek Wrona też mówiło o tym, jak to wygląda. Prawie 200, nie, zresztą nie uprzedzajmy faktów, dobrze. Ponadto, proszę Państwa, w tym najnowszym tygodniku o antyatomowym lobby Trzaskowskiego. Nie ma wątpliwości, że elektrownie jądrowe są niezbędne, aby Polska mogła samodzielnie wytwarzać energię, nie musząc liczyć na dostawy z państw, których polityka często jest sprzeczna z polskimi interesami. Inwestycje jądrowe to również ogromny bodziec dla gospodarki i skok technologiczny. O tym pisze Hubert Kowalski. O echach waszyngtońskiej wizyty Dudy pisze Maciej Kożuszek, korespondencja prosto z Waszyngtonu. Pandemia koronawirusa, protesty, zamieszki w USA, oczekiwanie na wynik wyborów. Pomimo tych trudności i przeszkód spotkanie Duda-Trump w Białym Domu doszło do skutku, pokazując jak silny jest polsko-amerykański sojusz pod rządami tych dwóch prezydentów, pisze Maciek. A o tym, jak radykalna lewica realizuje interesy liberałów, mogą Państwo przeczytać w artykule Krzysztofa Wołoćko. Dla lewicowo-liberalnych środowisk w Polsce kulturowe wojny na Zachodzie są świetną okazją do lokalnej rewolty. Nawet jeśli nad Wisłą jest ona tylko cieniem realnych, groźnych, brutalnych konfliktów w USA, wzmacnia poczucie własnego kosmopolityzmu. Polecam też, proszę Państwa, unikalne zupełnie zdjęcia na temat dyktatury kobiet w Polsce. No tego niestety się nie da opowiedzieć, to trzeba zobaczyć samemu.
jak z wszystkich kandydatów na prezydenta zrobiono przedstawicielki płci nadobnej, tak to nazwę. Polecam Państwu również tekst Olgi Doleśniak-Harczuk o pewnym chorym eksperymencie niemieckiego profesora pedagogiki. Kentler, patron berlińskich pedofilów. To jest absolutnie przerażająca sprawa, ale to naprawdę trzeba przeczytać. O gazie i nie tylko o gazie Maciek Pawlak rozmawia z prezesem PGNiG Jerzym Kwiecińskim. Tomasz Panfil pisze o tym, że przed sierpniem 80 był gorący lipiec 80. Jak ktoś nie pamięta, to niech sobie przypomni, na czym to polegało. Tomek Usiak przeprowadza wywiad z prezesem IPN-u Jarosławem Szarkiem. Jedyną odpowiedzią na kłamstwo jest prawda. Grzegorz Wszołek recenzuje nowy polski serial na Netflixie, W głębi lasu. I ja obejrzałem i powiem tak, że ja uważam, że to jest okej. Okay. Jest w porządku, nie ma się czego wstydzić. No, dyskusyjny jest ten wątek antysemicki i jest to dosyć prostacko zrobione i to jest coś, co mnie mocno uwierało i przeszkadzało w tej zabawie, ale generalnie polecam na wakacje, na lato do zobaczenia. Jest też w tygodniku, proszę Państwa, bardzo przydatny w okresie letnim tekst Jacka Liziniewicza o inwazyjnych roślinach pod tytułem Zemsta Stalina. Ten barszcz Sosnowskiego to większość zna, ale nie tylko o to chodzi. No i są też felietony na koniec Katarzyny Gujskiej i Michała Rachonia. A wracając do tej wojny o debatę. Pan Mirek, tak? Pan Mirosław ze Szwajcarii jest z nami. Kłaniam się. Kłaniam się, panie Jacku, po raz trzeci. Halo? Tak, słucham pana. Witam panie Jacku po raz trzeci, witam wszystkich rodaków i szczęść Boże. Na początku chciałem panu podziękować, bo za pierwszym razem powiedziałem panu coś takiego, że jest mi bardzo przykro, że pana tam wyrzucili z tego polskiego radia i tak dalej. Pan mi wtedy za pierwszym razem, kilkanaście miesięcy temu, powiedział, że pan to wszystko jeszcze dokładnie wyjaśni. I pan mi to dokładnie wyjaśnił chyba ze 2-3 miesiące temu, wspominając o panu Wojciechu Manie. Jest mi niezmiernie przykro, że ja ufałem takim bolszewikom jak Wojciech Mann, którzy wdarli się tam do polskiego radia za PRL-u i mieli te swoje programy. To tak na początku chciałem wyjaśnić i chciałem panu podziękować za wyjaśnienie tego tematu, który mnie borykał od dłuższego czasu. Dziękuję panu. A nie ma sprawy, pochwala ojczyzny. Halo? Mówię, że nie ma sprawy, pochwala ojczyzny. Słuchamy, panie Mirosławie. No dobrze. A tak chciałem się ustosunkować do wyborów. Tutaj za granicą, a szczególnie do wyborów w Szwajcarii. Proszę sobie wyobrazić, że jak zbliżały się wybory pierwszej tury, moja żona, bo ja pracuję praktycznie od rana do wieczora, to nie mam czasu. Moja żona dzwoniła do ambasady polskiej w Bernie praktycznie kilka razy dziennie i nie miała żadnego połączenia. Telefon był zawsze zajęty. Jak się dodzwoniła, to okazało się, że jest za późno. Dzwoniła kilkanaście dni. Okazało się, że jest za późno. Że nie możemy głosować w drugiej turze. No dobrze, nadarzyła się druga tura, że możemy swój głos oddać na Andrzeja Dudę, bo go uwielbiamy, bo go kochamy. Okazało się, że moja żona już od poniedziałku rano dzwoniła do ambasady polskiej w Bernie przy ulicy Elfenstrasse i też się nie mogła dodzwonić. Cały dzień wczoraj dzwoniła, nie mogła się dodzwonić. Dzisiaj zaczęła znów od rana dzwonić i się dodzwoniła i się okazało, że znów jest za późno. Ja nie wiem, co jest grane w tej ambasadzie polskiej, że czy oni mają tylko jeden telefon, czy co, żeby to sprawdzić, panie Jacku, bo coś mi tu nie gra. Ktoś tu coś kombinuje, że przez cały dzień 20 razy człowiek dzwoni do południa i po południu i nie może się dodzwonić w Szwajcarii do ambasady polskiej, a później się okazuje, jak się dzisiaj dodzwoniła moja żona do południa, odebrał ktoś w końcu po piątym razie telefon, okazuje się, że jest za późno. Bo trzeba było zgłosić swój ten asystent do wyborów do północy.
w tym MSZ-ie, to jest tak, panie Mirosławie, jest w dalszym ciągu bardzo wielu ludzi, których przyjął Bronisław Geremek. No i jest to miejsce szczególnie trudne do oczyszczenia, tak bym to nazwał. Ja się dziwię, kiedy te szajse popereloskie się skończy. Przecież my Polacy potrzebujemy tego świeżego powietrza, tej niepodległości i tej suwerenności. A jak ja widzę takie coś, że tu w Szwajcarii do ambasady się nie można dodzwonić, jak się dodzwonisz, to jest za późno, to ja nie wiem, co oni tam grają w tej ambasadzie. Powiem panu tak, panie Mirku, gdyby ten naród zdecydował się na to, żeby dać szansę prawicy Andrzejowi Dudzie, to być może się skończy. Natomiast jeżeli wybiorą Trzaskowskiego, to się nie skończy nigdy. Mogę coś powiedzieć? Jeszcze dwa słowa. Bardzo proszę. Rodacy, obudźcie się. Ja wiem, że mnie słuchacie. Tysiące, setki tysięcy osób. Obudźcie się z tego letargu popedelowskiego. Nie głosujcie na tego klejacza szyb w Warszawie. Głosujcie na prawdziwych Polaków, bo oni przyniosą wam wolność i suwerenność. Przyniosą wam dobrobyt Polski. Dziękuję, bardzo uprzejmie dziękuję, panie Mirosławie. Ukłony dla małżonki. Wszystkiego dobrego. Co ten klejarz szyb, proszę państwa, czyli prezydent polskiej Wenecji, powiedział w związku z tym, co wczoraj się stało w Warszawie. Jak państwo wiedzą, na pewno Warszawa wczoraj została Wenecją północy. No i za to prezydent stolicy. Podczas wizyty w Tczewie, w tym legendarnym Tczewie, o którym tak sympatycznie wyrażał się Sławomir Neumann, prezydent Warszawy zabrał głos na temat tej poniedziałkowej ulewy, która wywołała powódź w stolicy i powiedział tak: rozmawiałem ze wszystkimi służbami, które odpowiadają za zarządzanie kryzysowe. Przed chwilą skończyłem kolejną konferencję naszego sztabu kryzysowego. Wczoraj przez 2 godziny były problemy w mieście. Rzeczywiście, rozważaliśmy, czy wracać do Warszawy, ale okazało się, że sytuacja po kilku godzinach została opanowana i dzisiaj wszystko zmierza ku dobremu. Dzisiaj mamy problemy tak naprawdę tylko na trasie Łazienkowskiej i punktowych kilka problemów, które przez cały czas rozwiązujemy. Cały czas kontroluję to, co dzieje się w Warszawie. Cały czas pracuję ze swoimi współpracownikami. Jestem z nimi na łączach i załatwiamy takie problemy natychmiast. Kiedy trzeba, tak jak to było w zeszłym tygodniu, wróciłem do Warszawy. Byłem gotów i będę gotów wracać do Warszawy w każdej chwili, jeżeli moja interwencja będzie konieczna. Tak powiedział dzisiaj prezydent miasta stołecznego, Trzaskowski Rafał, jak stwierdził: jeżeli moja interwencja nie jest konieczna, jeżeli widzę, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, to w tym momencie, w XXI wieku, jesteśmy w stanie zarządzać Warszawą zdalnie. Proszę państwa, to jest według mnie najlepsza rekomendacja, żeby oddać temu facetowi coś większego niż tylko ta stolica. A co tam, tak się bawi stolica, niech się bawi cała Polska. Pani Zofia z Niemiec. Kłaniam się. Dobry wieczór. Jestem już na antenie? Tak, słucham panią. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór wszystkim widzom. Panie Jacku, jedna wypowiedź pana Trzaskowskiego nie podobała mi się bardzo. Powiedział, że gorącym żelazem będzie wypalał to, co PiS zrobił. Jakim człowiekiem trzeba być, żeby użyć takich słów? Dobrze by było, żeby to gorące żelazo skierował do byłych rządzących z PO, były premier Tusk, była pani Ewa Kopacz, pani Gronkiewicz-Waltz, tam niech kieruje to gorące żelazo. I jeszcze bym prosiła, taki mam wierszyk dla pana Trzaskowskiego na te 2 tygodnie, taki króciutki. Panie Trzaskowski, nie pomoże tusz, puder i róż, jakby wyborcy waszej polityki nie chcą już. Wie pan co, to co wyprawia, jakich słów używa do ludzi, jak ktoś coś powie nie tak, jak po jego myśli jest, to wnet by pobił.
Wie pan co, to jest chore. Ja jestem w Niemczech, przez ich politykę musiałam wyjechać, miałam trudną sytuację. Wie pan co, będę kończyła tym wierszykiem. Dobranoc, dziękuję panu bardzo i proszę wszystkich ludzi, żeby poszli na te wybory i zagłosowali na Dudę. Kogo on chce palić żelazem? Te biedne dzieci, co im dał pieniądze? Co dał na szkołę, żeby mieli książki, zeszyty i to wszystko? To chce wypalać żelazem? Nie chce wypalić w głowie żelazem, jak macie źle. Dziękuję bardzo, dobranoc. Wszystkiego dobrego, panie Zofio. Proszę się trzymać w tych Niemczech. Proszę państwa, prawdziwa prezydent dzisiaj gościła, nie, jak oni mówią, że co, ona była gościnią. Prawdziwa prezydent, polityczka Platformy Obywatelskiej, wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska była dzisiaj gościnią w Radio Plus. No i skomentowała słowa szefa Platformy Obywatelskiej Borysa Budki, który stwierdził w TVN24, że nic nie wiedział o pomyśle bojkotowania wyborów 10 maja. Kidawa na to odpowiedziała tak. O tym, że nie możemy w takich wyborach brać udziału, wiedzieli wszyscy i była na to zgoda. Jak to było skomunikowane, to jest coś innego. Borys Budka, wszyscy o tym wiedzieli, jestem osobą odpowiedzialną. Pytana, czy lider teraz kłamie, odparła, mówię wyraźnie o tym, wiedzieli wszyscy. Dopytywana, czy straciła zaufanie do Budki, powiedziała, że nie. Poproszona o wymienienie trzech najważniejszych punktów programu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, powiedziała, że wybieramy prezydenta, nie premiera i rząd. Prezydent może mówić, jakie kierunki są najważniejsze dla Rafała Trzaskowskiego, zdrowie, edukacja. Na uwagę prowadzącego program, że to jest zbyt ogólne stwierdzenie, Kidawa-Błońska zareagowała słowami: zachęcam wszystkich do przeczytania programu. No pewnie niech oni czytają, co ona się będzie męczyła. Już swoje zrobiła w tej sprawie, jest usprawiedliwiona i tyle. Ale to, że im się tak chce ich dopytywać o ten program, że tu wiadomo, że tu nie ma żadnego programu. No, chodzi tylko o to, żeby mogli przejąć ten pałac i żeby awantura taka, jaką robi w Senacie Grodzki, była jeszcze większa. I słusznie mówi proszę państwa, sztab Dudy o tym, że to byłby paraliż, bo pewnie, że byłby paraliż. Dla równowagi, premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z samorządowcami w Janowie Lubelskim zwrócił uwagę, że w tym powiecie frekwencja podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich była największa. Gratuluję tej mobilizacji. Taka mobilizacja jest nam potrzebna, bo człowiek do dobrego szybko się przyzwyczaja. Przekonywał Morawiecki, że w czasach prezydentury Andrzeja Dudy, rządów PiS-u, udało się zreformować Polskę tak, żeby zdanie Polaków było najważniejsze. To wszystko jednak nie musi trwać. Jeżeli nie pójdziemy do głosowania 12 lipca, nie zagłosujemy na pana prezydenta, to wszystko może być odkręcone, wszystko może upaść. Jak mówił Rafał Trzaskowski, to krew z krwi, kość z kości Platformy Obywatelskiej. Odpowiada za podnoszenie podatku VAT przedłużone w 2014, kiedy on był w rządzie, podniesione przez Platformę Obywatelską. Przypominał premier o obniżeniu przez obecny rząd podatku PIT, z którego skorzystało 24 miliony Polaków. Wiecie, co powiedział pan Trzaskowski? Powiedział, że nie może być tak, że koszty złych reform ponosiły samorządy. Dla niego obniżenie podatku PIT dla wszystkich Polaków to były złe reformy. Ja już nie wiem, jak was przekonywać. Pan Ryszard Skołowiec jest z nami. Kłaniam się, panie Ryszardzie. Dobry wieczór. Tak, kłaniam się. Witam, panie redaktorze. Witam telewidzów Telewizji Republika. Panie redaktorze, ja nie oglądam na żywo, także nie wiem dokładnie, o czym rozmawiacie. Prawdopodobnie o wczorajszych zatopieniach też. Ale ja chciałbym poruszyć zgoła inny temat, temat sprzątania miasta Warszawy. Otóż sam miałem przyjemność i nieprzyjemność współuczestniczyć w tym sprzątaniu miasta Warszawy. To są firmy podwykonawcze, jednoosobowe, które zatrudniają po 7, po 20 osób na czarno. I pan prezydent ówczesny, tak samo jak i wcześniejsza pani prezydent, doskonale o tym wiedzą. Po prostu to się lepiej opłaci. Tylko warto przyjechać się w nocy i popatrzeć, kto tam sprząta. Ja pracowałem z MUS-u, bo nie miałem innej pracy. Oczywiście szybko rzuciłem, bo to jest praca nieopłacalna w ogóle. Tam ludzie pracują tacy, którzy po prostu ukrywają dochody swoje. Alimenciarze,
ci, których ściga komornik i inni. No, kiedyś się pracowało za 8 zł na godzinę. Teraz jest bodajże więcej, chyba około 12. Bez żadnych świadczeń. Pieniądze dostaje się w kopercie. Halo? Jestem, słucham. Aha, no, to tyle miałbym na ten temat do powiedzenia. To jest taka sugestia moja, żeby ktoś się tym zajął, bo nikt się tym nie zajmuje, nikt nie patrzy. Fakturę wystawia jedna osoba i ma do sprzątnięcia 250 przystanków albo 25 kilometrów chodnika. I tylko ta osoba odprowadza od siebie jakąś tam składkę. A poza tym, jeżeli jeszcze jestem przy głosie, to chciałbym jeszcze wspomnieć niedzielne wybory. Otóż ja na te wybory się wybrałem, ponieważ przebyłem w tym roku dwie poważne infekcje dróg oddechowych. Lekarz nie zalecił mi noszenia maseczki. Poszedłem bez maseczki, zostałem wyproszony z lokalu, nie dostałem karty wyborczej, chociaż mogli nawet przekazać przez żonę, moją była ze mną, i ja bym mi przez żonę z powrotem pokazał. Poza tym ja już w tym lokalu byłem. Ja stałem z nimi twarzą w twarz. Nie ma takiego prawa, żeby mnie, wolnemu obywatelowi, wolnego państwa, odmówić głosowania, dlatego że ja nie mam tej jakiejś tam maseczki wymyślonej na wymyślonego COVID-a. Jestem bardzo zbulwersowany. W drugiej turze nie popuszczę. Zrezygnowałem z tego głosowania. W drugiej turze nie popuszczę. Jestem niepełnosprawny. W stopniu umiarkowanym podjadę pod lokal, truknę i ktoś z komisji będzie się musiał do mnie pofatygować. Przynieś mi listę, przynieś mi kartę do głosowania i ode mnie to odebrać. Ja przepraszam, że jestem taki zburzony, ale jestem zdenerwowany. Dziękuję bardzo za uwagę. Słyszę, że pan jest zdenerwowany. Spokojnie, spokojnie, nie ma się co naprawdę. Kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Na koniec mam, proszę państwa, sondaż taki dla państwa przygotowany. Nieco ponad 2 punkty procentowe przewagi ma nad Andrzejem Dudą Rafał Trzaskowski. Tak wynika z sondażu Ibrisu dla Wirtualnej Polski. Według tego badania Trzaskowski może liczyć na 48,1% głosów, natomiast Duda na 45,8%. Ponad 6% badanych nie wie, na kogo oddać głos w drugiej turze. Gdyby głosowanie odbywało się dzisiaj, do urn poszłoby 62% ankietowanych, 36,8% zadeklarowało, że nie będzie głosować. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro.